Trylogię, historię Mariam Salis pisałam od dzieciństwa, właściwie od dziewiątego roku życia, czyli zaraz jak tylko byłam w stanie pisać, i tych manuskryptów było bardzo, bardzo dużo. W moje osiemnaste urodziny, jako ten symbol tego ognia oczyszczającego, tego ognia transformacji, uwolnienia się od tej przeszłości, wtedy wykonałam. Olbrzymie ognisko w ogrodzie moich rodziców, i spaliłam wszystkie manuskrypty, które znalazłam. Na szczęście nie były to wszystkie pięć albo sześć się ostało, także mogę zerknąć w to, co wtedy napisałam. I gdy to ognisko się spaliło, to był dla mnie taki moment: usuwam to, co stare, usuwam to, co było tak poniżane, tak. Yy... Tak niszczone psychicznie, i teraz tworzę nowy fundament. Zaczęłam wtedy bardzo intensywnie ze mną pracować, i krok po kroku stałam się tą, którą jestem dzisiaj. A gdy spaliłam wszystkie te manuskrypty, to sięgały mi one mniej więcej do pasa, więc można sobie wyobrazić, ile ich było.